trzeba oglądać budę. Takie wiekowe aluminium potrafi się utleniać. Ja to wam nie pokażę, bo nie mam takiego miejsca, ale to jest taka struktura. O. Niektóre mają taką rybią łuskę, tu jest taka jakaś pofalowana. O, tu na przykładzie naszego Van Klompa, to wam już też kiedyś pokazywałem, powiedziałem, że będzie kiedyś o tym, to teraz może jak skończę mój wywód, bo znowu zapomnę. W tej blasze pod wpływem starości robią się dziurki. Aluminium nie koroduje, ale się utlenia. Robią się mikrodziurki. Jeżeli gdzieś zauważycie te mikrodziurki na zewnątrz, to można przypuszczać, że z drugiej strony mogło się coś zadziać, tak? Dlatego oględziny budy z zewnątrz też są bardzo ważne. Tu mamy wgniotkę, ale tu się nic nie wydarzyło, tak? A, i tu też mamy takie pofalowanie. Nie wiem, to była dla mnie zagadka przy zakupie. Tu jest trochę takie przetarte, nie wiem, czy ktoś się do czegoś dotknął, do jakiegoś elementu, który był miękki czy coś, on tylko powgniatał tą blachę, bo w środku z tyłu jest twardo. A druga rzecz jest taka, że tam po całości idzie kaloryfer. Tutaj nie ma ogrzewania takiego naddmuchowego, gdzie rurami rozprowadzone jest ciepłe powietrze z muchawy, tylko są kaloryfery z płynem chłodniczym w środku. Nie wiem, czy to jest związane z tym, czy nie, ale wydaje mi się raczej, że ktoś do czegoś dotknął. Nie wiem, coś oparte było i ruszył, nie wiem. Ale nie ma żadnych dziur do środka. No i karoseria budy, tak jak mówię, no to jest Ford. Ford, wiadomo, jak to mówią. Ford z 94 roku, proszę bardzo. Kwiatek wychodzi. Tutaj kwiatki wychodzą. No i tutaj kwiatki wychodzą. Tu. No wiadomo, Ford. To wszystko prędzej czy później pójdzie do blacharza i będzie robione. Ważne, żeby nie miał dziur w podłodze. No i sama podłoga zabudowy też jest bardzo ważna. Zbijamy się tam pod spód. Telefon z latarką lub latarka i oglądamy to wszystko. Tam też musi być twardo. Tam pod spodem musi być twardo. Nie może być żadnych łat, bo jak są łaty, no to znaczy, że coś było nie halo. Jak obejrzymy tu pod spodem ramę i wszystko i podłoga się nam wydaje ok, łączenie podłogi tutaj ze ścianami bocznymi. W środku podłoga nie powinna się uginać. Powinniśmy schodzić po twardym. Mówię, twarde ściany to są suche ściany, twarda podłoga to jest niezgniła podłoga. I to jest taki wyznacznik. Z moich takich podpowiedzi mogę wam jeszcze tylko powiedzieć na przykład, że jeżeli ktoś się ukierunkował, że szuka na przykład tylko, nie wiem, Forda, bo tylko Ducato, to powinien sobie w swojej okolicy najbliższej szukać ogłoszeń. Jeżeli nawet wystąpi jakiś, ktoś wystawi jakiś samochód, który jest poza kręgiem naszych poszukiwań, nie wiem, bo ktoś się decyduje tylko na Transita, a ktoś wystawił Ducato, a jest rocznikowo podobny, to jechać go sobie obejrzeć. Obejrzeć go sobie, zobaczyć i potem macie już jakieś porównanie, tak? Wiecie już, na co zwracać uwagę. Im więcej tego przejrzycie, tym większe doświadczenie będziecie mieli. Będziecie wiedzieli, że a, w tamtym to było coś nie halo, bo było miękkie, to było to, cena taka, cena inna, no takie porównanie, no. Kampery są wyceniane według widzimisię sprzedawcy, no. A potem jaka jest finalna cena zakupu, to też dużo zależy od was i od sprzedającego, no. Wiadomo, każdy zakłada sobie jakiś budżet, tak? I kupując takiego starego dziadka, to jest naprawdę duży pieniądz, który można utopić. W nowych też, zresztą w nowszych większe pieniądze ludzie topią, bo też się okazują, że są powypadkowe i zgniłe. Ale tak jak tu mogę wam tylko powiedzieć, że na przykładzie kuzynostwa oni przewidzieli sobie jakiś tam budżet. Za te pieniądze nie dało się nic znaleźć sensownego. Byłyby to pieniądze wyrzucone w błoto, bo remont pochłonąłby takiej ilości pieniędzy i czasu, że to było nieopłacalne. Więc podnieśli budżet dwukrotnie.
i o 100%, tak. I mimo tego i tak jakiś tam nakład finansowy dodatkowy poszedł na ten samochód, bo tam było zawieszenie, trochę siedział z tyłu i poszły pieniądze w zawieszenie, konkretnie w resory, nie? I był mały niuans z podłogą z tyłu. Nasz kamper też był zalany. Zalana była podłoga w łazience, bo uszkodzony był brodzik i poprzedni właściciele nawet tego nie widzieli, bo było tak pękł, że po prostu szczelina się robiła wchodząc na niego. Jak się wchodziło na brodzik, delikatna szczelina jak włos robiła się w narożniku. I oni korzystając z niego przez jakieś tam lata, ta woda się lała na podłogę, no i zgniła ta podłoga. Ja na dzień dobry miałem tam wymianę właśnie poszycia tej podłogi. Na szczęście nie było to jakoś tam strasznie. I za nieduże pieniądze w sumie włożone cieszymy się tym kamperem, bo naprawdę jest trafiony. No i co tu ukrywać, no. Dużo też trzeba mieć szczęścia po prostu, no. Nie wszystko da się wypatrzeć, tak. A kupując kampera jest gorzej kupić kampera w dobrym stanie niż samochód osobowy. Takie jest moje zdanie. Słuchajcie. Jeszcze wracając do sprzętów, to pominąłem dość istotny sprzęt, tak? I dość istotną sprawę. No, przypomniało mi się to, gdy opowiadałem Wam teraz o tych naszych tutaj uszkodzeniach. To więc słuchajcie, toaleta. Toaleta kamperowa jest taka, to jest stary typ kasetowej toalety, czyli tutaj mamy kasetę, do której wszystkie nieczystości są spływają. Mamy to na zasadzie, o. Pokazuję to osobom, które dopiero zamierzają kupić kampera lub przyczepę kempingową, no bo ci, którzy posiadają, no to wiadomo, że wiedzą, może to być dla nich śmieszne, ale dla niektórych nie. I powiem wam taką anegdotę, że to działa tak, jak kiedyś w pociągach było, tak? Tu się otwiera, zamyka, wodę się spłukuje i to spada do tej kasety, którą potem wyciągamy i opróżniamy gdzieś tam w miejscu dostosowanym. Kiedyś mnie pan zapytał, jak ta toaleta działa? No to mu tłumaczę, że tutaj się otwiera, że tu jest to. I on mówi, i to tak jak w pociągu, na asfalt wypada. No, tak, na asfalt wypada. Takie coś. No i teraz tak. To też jest istotne przy zakupie, bo na przykład, gdy my teraz szukaliśmy tego kamperka, dużo nam się trafiało kamperów, że powiedzmy, no, stan techniczny i to wszystko było ok, a toaleta nie była kasetowa, tylko był jeden wielki zbiornik taki, nie wiem, chyba 100 litrów na nieczystości. No i dylemat, czy kupić taki sprzęt, czy nie, bo z taką kasetą to wyskoczyć można i nie wiem, w najgorszych wypadkach, jeżeli nie mamy gdzieś takiej zlewni na autostradzie, czy na kempingu, bo nieraz możemy tylko sam serwis wykupić na kempingu, no to zostają nam to i toje, albo jakieś inne toalety. Nawet na stacji benzynowej nieraz obsługa pozwoli, jeżeli ich zapewnimy, że nie pobrudzimy, nic tam nie naświnimy, to pozwoli nam opróżnić taką kasetę. Opróżnia się ją wtedy częściej, bo ona jest mała, bo ona tam, nie wiem, 20 litrów ma zbiornik tutaj, gdzieś koło tego. Ale z takim zbiornikiem dużym, już koło 100 litrów, no to jest problem, tak? No bo co z tym zrobić? Jak nie znajdziemy żadnej odpowiedniego miejsca, żadnej zlewni, no to co z tym zrobić, tak? No i dylemat był, no. Da się taką toaletę w niektórych kamperach przerobić, tak? I to też jest jakiś tam nakład finansowy, bo trzeba kupić kasetową. Trzeba wyciąć dziurę w boku do rewizji, czyli do tych drzwiczek tam, żeby wyciągać tą kasetę. Brodziki często trzeba też przerabiać, bo brodzik jest inaczej skonstruowany. I tak jak mówiłem już wcześniej, nasz był pęknięty. A tworzywo, z jakiego był zrobiony, nie pozwalało na to, żeby go podkleić. Od spodu próbowałem podkleić to żywicą, matą szklaną jakąś. To jest materiał taki, plastik samonatłuszczający się, że to wszystko odchodzi.
No i padło na to, że po prostu wyjąłem tamten brodzik i oddałem go do firmy, która robi spoilery samochodowe. I oni zrobili z niego formę i zrobili nam taki oto brodzik z włókna. Jest trwalszy niż tamten, jest bardzo twardy, mocny. I to mnie kosztowało 300 zł. Z tym, że no prawie 5 lat temu. Ale teraz jestem pewien, że to mi tutaj nie pęknie ani nic. I mało tego, on ma tu taki wypust. Oryginalnie pod spodem nic nie było. Goła przestrzeń, pusta. To się uginało wszystko. To musiało z czasem strzelić. Ja tutaj w tą przestrzeń dobrałem sobie taką sklejkę. Idealnie włożona jest, że to jest twarde, że to się opiera w każdym miejscu. Tu się opiera na podłodze, tu się opiera na tej sklejce. Tu nie ma prawa strzelić. No wiadomo, że jak będziemy potem skakać albo ktoś upuści młotek, no to może strzelić, a tak to nie. No. I na brodziki trzeba też zwracać uwagę, bo no, będzie pęknięty. Wiadomo, woda się tam leje, jak ktoś korzysta, już przypuszczamy, że tam podłoga, ściany mogą być nasiąknięte. I u nas wyszło to w ten sposób, że ja znalazłem po prostu miękką tą ścianę, tą, za kaloryferem. Dlatego tu widać, że ta tapeta jest trochę inna niż tu u góry. Nie wiem, czy na kamerze to będzie widać, ale dla mnie to było dziwne, bo to nie jest ściana kampera. To jest, jakby powiedzieć w budownictwie, ściana działowa, tak? Bo ona oddziela tutaj przedział mieszkalny od bagażnika. Tu pod zlewem, pod umywalką jest bagażnik. I ta ściana na dole była przygnita, była miękka. No i tym tropem szedłem tutaj właśnie, że coś się dzieje z tą podłogą, bo podłoga się nie uginała nic. I wystarczyło tą ścianę zdemontować i wymienić na nową. Brodzik na nowy. No i poszycie tam w łazience tej, wyciąłem kawałek podłogi, tej sklejki. Konstrukcyjnie wszystko ok. Także tylko to była taka nieduża robota, ale była. Ale przekalkulowane to było, gdyż podczas negocjacji cenowych fajnie to wyszło. Przesympatyczni ludzie, poprzedni właściciele, nie wiem, oglądają, pozdrawiam pana Jana. Dobra, to już tym razem na pewno koniec, bo już nie wiem, o czym mam tutaj rozmawiać, nie będę was zanudzał. Kto wykorzysta te moje informacje, to fajnie. Pomogą wam może uniknąć jakąś poważną wtopę. I tak jak mówiłem wcześniej, komentujcie. No i życzę powodzenia w oględzinach, w zakupie. Żeby jak najwięcej tego sprzętu jeszcze jeździło i w jak najlepszym stanie. I na koniec może tylko tak się zastanawiam często, gęsto, czy dziś kupiony kamper, który jest maksymalnie odolżony, wszystkie te szafki, nie szafki, są zrobione teoretycznie z papieru i z tektury. Czy on za 25 lat będzie chociaż w takim stanie jak ten nasz bazy? I tą konkluzją kończymy dzisiejszy odcinek. Na razie.